Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mundial już dzisiaj, także pokażę wam moje przewidywania na ten turniej. A więc przejdźmy na tą stronę i przewidzimy sobie Mundial. Postaram się to zrobić w miarę szybko, bez jakiegoś tam większego tłumaczenia. Oczywiście Holandia na pierwszym miejscu. Szczerze na drugim myślę, że Katar wyjdzie, bo trochę będzie posmarowany, potem Ekwador. A Senegal na samym końcu, ponieważ no myślę, że oni są troszeczkę podminowani stratą Sadio Mane. Ale no to są tylko moje przewidywania. Myślę, że Anglia, USA wyjdą, Walia na trzecim, Iran na czwartym. No i tutaj Argentyna na pierwszym, Polska na drugim, wierzę w Polaków, Meksyk i Arabia na samym końcu. No i tutaj oczywiście innych faworytów nie ma, Francja oczywiście tutaj też. No i tu tak naprawdę ci dwaj są troszeczkę tak naprawdę mi obojętni, także postawmy ich tak. Wydaje mi się, że Niemcy mają całkiem fajny zespół, wbrew pozorom, bo nie mają niby napastnika, ale jest taki Jamal Musiala i Thomas Müller, który fajnie sobie radzi na turniejach. Także wydaje mi się, że pójdziemy w taką grupę. Może później nagram na koniec w ogóle World Cupa i zobaczymy, jak bardzo się myliłem. To w sumie też może być całkiem ciekawe. Oczywiście Belgia na pierwszym miejscu. Na drugim wydaje mi się, że Maroko. Mają całkiem ciekawy skład. Mój przyjaciel mówił, że to jest czarny koń, także zaufam. No niestety przygoda Luki Modricia skończy się na fazie grupowej w tym roku, niestety. Oczywiście Brazylia tutaj na pierwszym. Serbia. Tam Serbia jest Vlahović, tam jest Milinkovic-Savic. Całkiem niezły mają zespół. Szwajcarię damy na trzecim i na czwartym Kamerun, wbrew oczywiście przewidywaniom Samuela Eto. Portugalia na pierwszym, Urugwaj na drugim, wydaje mi się, że inaczej być tutaj po prostu nie może. Korea na trzecim i Ghana na czwartym. Lecimy dalej. USA kontra Holandia, no wydaje mi się, że Holandia to wyciągnie jednak. Argentyna, Dania, wydaje mi się, że Argentyna też to wyciągnie. No Niemcy, Maroko, to też będzie ciekawy meczyk. Moim zdaniem, jeżeli taki by był, to by był naprawdę ciekawy, ale mimo wszystko... W sumie kurczę, wiecie co, gdzieś te niespodzianki muszą być. Dajmy Maroko. Brazylia, Urugwaj, no kolejna ciekawa. Oj, to szczerze, jakby to było w półfinale albo nawet w finale, wcale bym się nie obraził, bo taki meczek wydaje mi się, dobra, zostawmy go dalej. Anglia, Katar, no wydaje mi się, że Katar akurat już Anglii by nie przeszedł, także nie wiem, jak bardzo musieliby Katarczycy posmarować, żeby być dalej, ale uważam, że 1/8 to i tak jak najbardziej na Katar całkiem spoko. Francja, Polska. Szczerze mówiąc, Francja jest bardzo wykrzaczona, co prawda, dalej jest tam bardzo dużo dobrych zawodników, ale gdzieś muszą być niespodzianki, dlatego Polska przechodzi dalej, tak uważam, że gdzieś ta niespodzianka musi być. Ostatnio z Francją, z tego co pamiętam, na Euro wygrała Dania chyba, coś takiego było, także no u nas też musi być jakaś niespodzianka. Belgia, Hiszpania, kurde, Hiszpania ma całkiem ciekawy zespół, ale Belgia też nie wygląda źle. No dobra, może nie aż tak dobrze jak kiedyś. Hiszpania, tym razem no i tutaj Portugalię bym typował. No i Brazylia, Urugwaj. Urugwaj czarny koń, Brazylijczycy jednym z faworytów. Dajmy Urugwaj, spróbujmy. Ta młoda krew, Fede Valverde, Nunes myślę, i Araujo myślę, że poprowadzą Urugwaj w tym momencie do zwycięstwa. Brazylia trochę przepełniona gwiazdami, a wiadomo jak to czasami jednak jest. Na przykład PSG. Argentyna, Holandia. Wydaje mi się, że Argentyna, mimo wszystko Argentyna gdzieś tam będzie szła dalej. Tutaj myślę, że Urugwaj akurat sobie ugra coś fajnego. Anglia, Polska, no niestety tutaj odpadamy. Wydaje mi się, że Anglicy... No inaczej, że już nasze szczęście się skończyło z Francją, wyczerpało i z Anglikami wtedy przegrywamy. Hiszpania, Portugalia, no Portugalia myślę, że tutaj poleci. No i teraz Argentyna, Urugwaj. No szczerze, też fajne spotkanie, ale wydaje mi się, że tutaj ci dwaj giganci znają się już z boiski. Argentyna jednak to... wygrywa, oczywiście znają się z boisk Ameryki Południowej. Anglia, Portugalia. Anglia, szczerze, nie przekonuje mi mimo wszystko, ale mieli dosyć łatwą drogę do półfinału, ale tutaj Portugalia z Cristiano Ronaldo na czele oczywiście przechodzi dalej. No i kto by nie pogardził takim finałem? Argentyna, Portugalia. I w związku z tym, że ja jestem zawziętym fanem Cristiano Ronaldo, to oczywiście Portugalczyk podnosi Puchar Mistrzostw Świata. I tutaj mamy w takim razie Portugalię jako zwycięzców, natomiast tutaj drugi pick a score. Aha, serio? Takie coś trzeba? A to wszędzie musiałem wpisywać score, a ja nie chcę wszędzie score. Natomiast myślę, że trzecie miejsce zajmie Urugwaj na tym turnieju. Także tak wygląda moja drabinka. Dawajcie znać, kto waszym zdaniem wygra Mundial. Jeżeli chodzi o dzisiejszego streama, to oczywiście będziemy na nim kończyć Food Champions i oczywiście otwierać nagrody, także zapraszam was do Twitcha. Link jest oczywiście w opisie filmu. A odpalę się myślę, że tak pod koniec meczu Katar-Ekwador. A my dzisiaj otworzymy sobie nagrody za Squad Battles, bo trochę to
Oczywiście trzeba było tych tokenów robić i jestem ciekaw, jaką rangę mamy. Gold 3, kurde, to brzmi jednak lepiej niż ranga 4, nie? No, kto by nie chciał, żeby to wróciło. Jakieś tam paczki mamy, no nie są to zbyt super paczki, wiadomo, ale już widziałem nieraz, że ludzie mają taki szczęście za te skład botelsy, że no zobaczymy, może u mnie też coś się jednak uda trafić. Dobra, mieszana paczka piłkarzy Prime. Zobaczmy. I uwaga, nawet nie ma ekranów, czyli to szczęście w skład botelcach na razie mnie nie dotyczy. Chyba że w tym piku będzie Mbappé. Nie ma, jest Irving Lozano, którego już mam, także i tak to leci na Quicksell. Dobra, a my polećmy z ostatnią paczką i zagramy sobie, myślę, że jeden meczek, bo trzeba gdzieś tam to Food Champions dzisiaj ruszyć. Duża złota paczka premium, też nie ma ekranów, także no tak jak mówię, to szczęście na razie mnie tutaj nie dotknęło. Zobaczmy jeszcze te piki, bo tutaj też w sumie coś może być ciekawego. Mamy Ronalda, McDonalda i uwaga, drugi pik, co tutaj będzie? Eden Hazard, dobra, całkiem słabe piki. A, jeszcze widzę, że mam paczkę z podglądem, to sobie otwórzmy dla widza. Otwórzmy dla widza paczkę z podglądem, może akurat coś poleci, choć wiadomo, jak to bywa z takimi paczkami, chociaż ej, są ekrany, mamy Turcję, mamy oczywiście Çalhanoğlu od 84, to raczej nie jest mimo wszystko overall, który warto kupić, ale jakaś tam w miarę dobra paczka z podglądem była. Wow, ile paczek jest w sklepie, co jest grane? Czyli z tego wychodzi chyba, że mam 8-3, być może jest to bardzo prawdopodobne. W sumie chyba tak, 8-3, bo 8 razy 4 to jest 32 plus 3, tak jest, dobra, czyli mam 8-3 bilans, całkiem spoko bilans, nie ma co ukrywać, nie wygląda to źle, zagrajmy jeden, może dwa mecze dzisiaj, zobaczymy jak szybko ten pierwszy mecz pójdzie, resztę dokończymy sobie na streamie i otworzymy też tam nagrody, jak już wam to dzisiaj mówiłem, także zobaczmy skład rywala. A właśnie, i w ogóle jakie macie przewidywania na mecz Katar-Ekwador? Myślicie, że będzie ten wałek, o którym jest bardzo głośno, że niby Katar zapłacił Ekwadorowi, żeby się podłożyli na 1-0? Za skład rywala całkiem fajny, nie ma co mówić. Butragenio ze Smolarkiem mogą robić robotę na ataku. Ale dawajcie znać o tym, co sądzicie, czy będzie ten wałek, czy nie. Kurde, ja mi się wydaje, że Katarczycy są do tego zdolni. Ale no nie wiem, no nie wiem jak to będzie. Kurde, no jestem mega ciekawy, bo każdy wie, że Katar to jednak, oni mają dużo kasy, oni mogą przekupić kogo chcą i zobaczymy, czy Ekwadorczycy dali się przekupić. Czy w ogóle, no nie wiem, no, czy w ogóle będzie jakiś wałek, w ogóle czy ten Katar wygra, przecież oni tam chyba nikogo nie mają za bardzo nawet, żeby nie mają kim postraszyć, nie? Także no zobaczymy, kurczę, jestem mega ciekawy, dawajcie znać, co o tym sądzicie i Smolarek nie trafia, ale był też spalony, dobra. Wspomniałem i Dawid Silva 1-0, pięknie, brawo Silva, ej, ładnie tutaj się podłączył, ładnie, ładnie to wyglądało. Zapraszam na Discorda, link jest oczywiście w opisie, tam też jest lepsze info, wiadomo, o streamach, jak chcecie to wam też składy oceniam, można popisać ze mną, będzie pewnie jakaś strefa kibica zrobiona na Mistrzostwa Świata, także serdecznie zapraszam na Discorda, też link jest w opisie. No i jak jest stream, to zawsze tam informuję, także jeżeli chcesz, żeby cię streamy nie ominęły, to koniecznie wpadaj. Kurde, no fajnie by było ten mecz wygrać jednak, bo 9-3 to by już całkiem ciekawy bilans moim zdaniem, już można by było z niego startować, no może do 16 winów nie, ale myślę, że 16 winów z takim bilansem jest naprawdę w zasięgu. Korea, dobrze do Dawida Silva, ale ten Dawid Silva ma ciąg na bramkę w tym meczu, naprawdę. I Park Ji-sung, ale nie, grałem już, to jest mój chyba trzeci mecz na Czecha w ogóle w tym roku i powiem wam szczerze, kurde, no robi ta karta wrażenie. I Dawid Silva, ale on ma, mówię, ma taki ciąg na bramkę w tym meczu, że szok. I Dawid Silva, co robi? Trzech obrońców koło niego niczym Messi w prime, brawo Dawid Silva, kurde. No chłop przeżywa naprawdę długą, drugą młodość, w końcu to jego flashback tak naprawdę, więc... Ej, a takie w ogóle jeszcze mam pytanie, czy czujecie, że jest, że dzisiaj startuje mundial? Bo ja czułem, powiem wam szczerze, 2 tygodnie temu, ale dzisiaj, jakbyście mnie zapytali, czy czuję, że jest mundial? No nie powiedziałbym, naprawdę nie powiedziałbym, że jest ten mundial. I ciekawe, dlaczego, bo wiem, że taka opinia jest dosyć powszednia, że dużo osób właśnie nie czuje tego, że mamy mundial zaraz. Ciekawe, dlaczego tak jest. Myślicie, że to może przez zimę? Że w tym momencie pierwszy śnieg spadł, a u nas się mundial zaczyna? Z drugiej strony pewnie zawsze było tak, że mundial następuje po zakończeniu wszystkich lig, także znamy tak naprawdę zwycięzców lig, a teraz kończymy wszystko w połowie. No i tak zostawiamy tak naprawdę takie niedokończone sprawy w ligach, a gramy taki poważny turniej, nie? Tak naprawdę, także... No może to też jakoś wpływa na to. Mam nadzieję po prostu, że raczej FIFA, chociaż wiadomo, to bardziej zależy to od kasy, aniżeli od jakichś warunków. Mam nadzieję, że po prostu FIFA by się już nie zdecydowała drugi raz na mundial w zimie, a szczególnie w tak bardzo egzotycznym kraju, jakim jest Katar, gdzie jest tyle zakazów, jest
masakrycznie po prostu. I powiem wam szczerze, po patchu uważam, że ta moja pomoc Markizio plus Park Ji-sung naprawdę radzi sobie dużo, dużo lepiej niż wcześniej. Gościu w ogóle nie oddał strzału na bramkę, mamy 7 strzałów, mamy 2 gole, także na razie dosyć jest taka pewna przewaga, nawet powiedziałbym, że jest destrukcja tak naprawdę w tym meczu. I ładnie do Franka, Frank już ciśnie na bramę. I Frank Ribery jeszcze raz, ale troszeczkę szczęścia było, przeprośmy rywala, bo też fajny meczek jest, także przeprośmy za takiego głupiego gola. No i mamy bilans 9-3, całkiem spoko, wygrajmy kolejny meczek, to już będzie 10-3 i zostanie nam 7 meczy tylko na streama, na którego serdecznie zapraszam po raz 10. No i zobaczmy skład rywala, KKS Poznań, okej, to nie tańczymy, bo może dostanę wpierdziel na mieście. I uwaga, okej, o kurde, no, ojej, o kurczę, pieczone. Okej, pięknie do Korei. Korea, kurde, ładnie tutaj. Była walka, natomiast nic tutaj ciekawszego z tego nie wynikło, kurczę. No i tutaj będzie niebezpiecznie, Al-Owajaran. No właśnie, 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 ale jest im... Aj, Militao, pięknie, no ten meczek już zdecydowanie będzie trudniejszy. Dobrze, dobrze, Silva, pięknie, o to chodzi, pięknie. No tutaj doświadczenie wygrało nad metą gry, o to chodziło. I kurde, szkoda, że to nie pykło dalej. Jezus, no naprawdę ciężko, ciężko się przedrzeć, ludzie, jest naprawdę totalny kocioł tutaj. No jest problem. Ale myślę, że na spokojnie, trzeba okazać cierpliwość. I to w końcu oddale, nie no, Ribery, szkoda, szkoda, bo taki właśnie z daleka strzał by niespodziewany by dobrze siadł w tym meczu. O Jezu, czemu prawa noga, to miał być taki fajny strzał, ale nie pykło, myślałem, że to właśnie taki fajny rogalek poleci w okieno. No to nie pykło, ale dobrze, Park Ji-sung naprawia swój błąd. I od razu... Dobra, jeszcze naprawia swój błąd, ale Park Ji-sung... Co jest grane? Ale leci, dobra, to jest jego akcja. Park Ji-sung, nie, ale to był... O, to była obrona, ale on się też przesunął, kurde, to był mój błąd w tym momencie, nie? To był naprawdę mój błąd. Papin, nie, i Neymar, kurde, czemu on tak ładnie, jak idą te kontry, on tak ładnie wszystko idzie pod jego nóżki. Niedobrze, nie podoba mi się to. Jeżeli chodzi o... Ej, w sumie to jednak to ja miałem dużo. 8 strzałów do jednego, wiadomo, miałem kilka strzałów z dystansu, takich z dupy. Dobrze, że na razie jest ten Al-Owajaran strasznie pilnowany przeze mnie, bo coś czuję, że jak go puszczę, to naprawdę będą wielkie problemy. Jeszcze tylko tego Van Dijk, jakby on dostał jakąś czerwoną kartkę, ale to by był game changer, bo nienawidzę niego grać. Jezu, Militao w tym meczu naprawdę jak Van Dijk prawie. O, urywala, no właśnie to jest... Ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę zrobił się mecz Van Dijk kontra Eder Militao. Niesamowite. No i sorry, Eder Militao razem z Mendym kontra Van Dijk i Walker, nie? No naprawdę, to tak wygląda w tym momencie, bo jest tylko odbiór i lecimy w drugą stronę. Dobra, o Jezu, dobra, jakieś zmiany. Zmiany przydadzą się, bo to coraz gorzej wygląda. No niestety Silva zejdzie w tym meczu, już stracił swojego powera. Zagramy sobie w takim razie Leao na lewym skrzydle. Der Correa też schodzi i Papę też schodzi, bo ostatnio Higuain, jak grałem sobie samemu w tą ligę weekendową, to strasznie dobre wrażenie zrobił na mnie Higuain, także niech sobie wejdzie na boisko, może akurat się z dobrej strony pokaże i wam. Z kolei ja mam, uważam, że fatalne. Cristiano Ronaldo, pierwsza okazja i 1-0. Kurde, mega szkoda, nie? No mega szkoda, bo ten mecz był naprawdę mega wyrównany, ale w końcu dało sobie znać to, że ma dużo lepszych zawodników, nie? Ale meczek fajny. Dalej uważam, że jestem lepszy, dlatego trzeba to udowodnić i strzelić gola i tyle. Czy wiadomo, no Varane prawie jest nikim przy tym Van Dijku. I Al-Owajaran, ale dobrze. No fajne okazje tutaj tworzy. Naprawdę mu się zaczęło nie wiem coś, może ja się troszeczkę wykrzaczyłem już w tym meczu. A może troszeczkę szczęścia, no troszeczkę szczęścia też na pewno mu towarzyszy. Szkoda, bo fajny meczek był, końcówka się zrobiła jednak taka, no dzika dosyć, nie? Nie skorzystałem pewnie ze swoich szans, które miałem. Gościu troszeczkę przycisnął tymi zawodnikami, których ma, no nie oszukujmy się, składzik, on ma naprawdę dobry, Al-Owajaran, Messi potem, Cristiano Ronaldo, to nie są ludzie z pierwszej łapanki. Chociażby Renato wants to watch, no i gościu poczuł wiatr w żaglach, no i już wygrał, no już jest przegrany mecz niestety, no. I Higuain, no i widzicie, no to był, to jest właśnie moje szczęście w tym meczu, mam strzał na prawie, ja jeszcze ze spalonego, mam strzał na pustą i jeszcze tego nie trafia. Mamy bilans 8-4, ta liga weekendowa i tak jest taka, szczerze mówiąc, że... No nie oszukujmy się, no tu są gówno trafy, no tu nawet jak trafisz najlepszego w pika, to on cross kosztuje 40 tysięcy, nie? Paczka Team of the Week tak samo, 3 razy Quicksell, także no tutaj naprawdę nie ma o co walczyć, tylko te paczki wymienne, jak paczka Ultimate czy paka za 100 tysięcy. Dobra, a więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się dzisiaj na strumyku
i piszcie w komentarzach to, o co was prosiłem. Miłego dnia, do zobaczenia i siema!